5 wynalazkowych ciekawostek. 5. Pierwszy komputer osobisty. Altair 8800, pierwszy komputer osobisty, pojawił się w 1975 roku. Był sprzedawany jako zestaw do samodzielnego montażu i kosztował $397. Altair 8800 był bardzo podstawowy. Nie miał monitora ani klawiatury, a dane wprowadzano za pomocą przełączników. Pomimo tego, jego pojawienie się zapoczątkowało rewolucję komputerową, inspirując takich ludzi jak Bill Gates i Paul Allen do założenia Microsoftu. 4. Wynalezienie druku przez Johannesa Gutenberga. Gutenberg w 1440 roku zrewolucjonizował sposób, w jaki rozprzestrzeniała się wiedza. Jego ruchoma czcionka umożliwiła masową produkcję książek, co znacznie obniżyło ich koszt i uczyniło je bardziej dostępnymi. Pierwszą wydrukowaną książką była Biblia Gutenberga, która stała się symbolem tej rewolucji. Wynalazek druku przyczynił się do renesansu i reformacji, kształtując nowoczesną Europę. 3. Pierwsza maszyna do szycia. Pierwsza praktyczna maszyna do szycia została wynaleziona przez Isaaca Singera w 1851 roku. Maszyna ta znacznie przyspieszyła produkcję odzieży, zastępując ręczne szycie. Wynalazek ten zrewolucjonizował przemysł tekstylny, umożliwiając masową produkcję ubrań i obniżając ich ceny. Singer stał się jednym z najbogatszych ludzi swoich czasów dzięki swojemu wynalazkowi. 2. Pierwszy samochód z silnikiem spalinowym. Karl Benz w 1885 roku zbudował pierwszy samochód z silnikiem spalinowym. Jego trzykołowy pojazd, zwany Benz Patent Motorwagen, był napędzany jednocylindrowym silnikiem spalinowym. Karl Benz otrzymał patent na swój wynalazek w 1886 roku, co uznaje się za narodziny nowoczesnego samochodu. Wynalazek ten zmienił sposób, w jaki ludzie podróżują i stał się fundamentem współczesnego przemysłu motoryzacyjnego. 1. Pierwszy telefon komórkowy. W 1973 roku Motorola zaprezentowała pierwszy telefon komórkowy. Był to model Dynate AC8000X, który ważył około 1,1 kg i miał wymiary zbliżone do cegły. Telefon ten mógł przeprowadzić około 30 minut rozmów na jednym ładowaniu, a jego bateria ładowała się przez 10 godzin. Pomimo swoich rozmiarów i ograniczeń, wynalazek ten zapoczątkował erę komunikacji mobilnej, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki się komunikujemy. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał, to zapraszam do pozostawienia subskrypcji po więcej takich ciekawostek.